bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Streisler. Skrzypek amerykański, ale właściwie całe życie młode związane z Austrią, bo pochodzenia był Austriakiem. Bardzo barwna postać. Postać wybitna, jak chodzi o muzykę. Utalentowany nieprawdopodobnie, jak chodzi o grę na skrzypcach. To trzeba się urodzić po prostu. Miał coś takiego, że praktycznie prawie bez ćwiczenia wszystko było biegłe, wszystko było mistrzowskie. Człowiek, który nie tylko skończył z wyróżnieniem, z odznaczeniem Akademię Konserwatorium Muzyczne w Wiedniu, ale również później zaczął studiować medycynę, więc horyzont, tak powiem, miał bardzo szeroki. No, człowiek, który się też nie uchował w okresie wojny, bo niestety został powołany do wojska w 14 roku i był żołnierzem do momentu, kiedy nie został ranny, wtedy został zwolniony oczywiście ze służby wojskowej. Później wyjechał, oczywiście miał kontakty cały czas, ponieważ grał cały czas na skrzypcach, miał kontakty z znakomitymi kompozytorami, pianistami, z Hoffmanem, naszym polskim pianistą, znał znakomitych wykonawców, znakomitych ludzi, znakomitych mistrzów muzyki ówczesnych, a więc początku XIX wieku, takich jak nasz Ignacy Paderewski, również był mu bardzo dobrze znany. Proszę Państwa, w 1940 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam dostał obywatelstwo, no i od tego momentu był uważany już za Amerykanina pochodzenia, oczywiście pochodzenia z austriackiego. Proszę Państwa, chcę zaprezentować za chwilę utwór
też bardzo krótki, bardzo miniaturowy. Piękny rozmaryn. Jest to też w rytmie walca na 3/4. A jaki to jest utwór, zaraz Państwo sami ocenicie. Najwyższy czas już, żebyśmy przeszli do walca, mistrza walca, właściwie mistrzów walca, bo to więcej o dwóch. Johann Strauss, ojciec od Johann Strauss, syn. Oczywiście myślę, zresztą wielu tak myśli, jak ja, że syn no jednak przewyższył ojca. No zaczęło się to już bardzo wcześnie, bo też chcę wyobrazić, że ojciec, Johann Strauss, siedział przy fortepianie, próbował akordy rozwiązać, jakiś nic mu nie wychodziło, nie mógł rozwiązać akordu, nie mógł połączyć. A syn wiedził się nad matematyką, gdzieś tam przy biurku siedział, pisał, próbował, też mu nic nie wychodziło, no ale uchem słuchał, co tam ojciec robi. Nie? W pewnym momencie wstał, podszedł do ojca, daj mi to na chwilę. Trzask, kilka akordów, zobacz, to będzie tak. Ojciec był zdumiony. Mówi, no rzeczywiście, syn, no, wiesz co, mówimy się teraz, ja będę za ciebie matematykę robił, a ty zacznij pisać. No i tak się zaczęło. Dlatego za chwilę dla Państwa wykonamy jeden z najpiękniejszych walców Johanna Straussa nad pięknym, modrym Dunajem. Tutaj co prawda jesteśmy nad pięknym jeziorkiem, w parku, ale myślę, że to wszystko bardzo nam się ładnie zgra. Thank you.
Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.